Ostatnie pytanie w tej rundzie, z lewej strony. Proszę. Panie premierze, jakiś czas temu wybuchła afera związana z taśmami prawdy Józefa Oleksego. Ja pana nie będę pytać o to, czy Józef Oleksy mówił prawdę, czy nie mówił prawdy w tych taśmach. Pan był jednym z bohaterów. Proszę mi tylko powiedzieć, dlaczego pierwsze, co powiedział Aleksander Kwaśniewski, nagabnięty przez dziennikarza w Brukseli o 6 rano, to było, że Józef Oleksy jest zdrajcą. Czemu nie powiedział, że jest kłamcą, jeżeli macie czyste ręce? No może właśnie 6 rano wyjaśnia wiele, dlaczego tak powiedział. Natomiast ja użyłem słowa, które wydaje mi się najbardziej adekwatne, że to jest typowe dla Oleksego juziolenie. Wielokrotnie mu o tym mówiłem, że to się kiedyś tak skończy i tak się skończyło. Czyli uważa pan, że 6 rano to jest wystarczający argument, dla którego właśnie padło to, że jest zdrajcą, prawda? Może nie wystarczający, ale taki, który warto wziąć pod uwagę. Czyli nie będzie pan tego tłumaczyć dalej? No co mogę tłumaczyć? Ostatnie pytanie, samoobrona, proszę.